Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken. Przed nami 15 odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator. I tak, moi drodzy, oczywiście zgadza się, że samą serię z Restaurant Simulatora zakończyliśmy, natomiast będę nagrywał takie luźne odcinki, ponieważ dużo znowu gałgan mi tu mandat chce dać, no trudno. Ponieważ dzieje się bardzo dużo, moi drodzy, w tym sensie, że trzeba go pominąć. Mamy bałagan i oczywiście ja sobie czasami tam po skończonej serii coś tam posiedziałem. Natomiast odcinki, słuchajcie, będą na luzie nagrywane raz na jakiś czas. Chociażby dlatego, że dochodzą nowości, dochodzi dużo nowości, dochodzą update'y i są one, myślę, godne uwagi, są ciekawe i dlatego będziemy to nagrywali. Natomiast też mam dla ciebie, drogi widzu, propozycję, jeśli to będzie taka forma dla ciebie poradnika. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je zadawać w komentarzach. Ja będę chętnie takie szybkie odcinki nagrywał, że wam coś pokażę. Bo okazuje się, że wiele rzeczy tutaj w tym Kebab Chef Restaurant Simulatorze nie jest tak oczywiste, jak by się wydawało. Jak widzicie, ja tutaj sobie robiłem też właśnie poza odcinkiem dniówkę. Testowałem te nowości, którymi się z wami właśnie podzielę, bo wszedł dosłownie dwa dni temu update. I powiem wam szczerze, że miałem bardzo dużo problemów z nowymi potrawami. Dziś jeszcze się skupimy, słuchajcie, na pizzy. Ja nie wiem, czy już można tego gagatka zaprosić. Jeszcze nie, bo precla nie sprzedaliśmy. Doszedł nowy mistrz kuchni do oceniania. Zobaczcie, kolejni już są tutaj dodawani. Także wszystko fajnie. I doszły, słuchajcie, nowe potrawy, które sprawiły mi problem. I zaraz wam o tym powiem, dlatego mówię, jeżeli macie jakieś pytanka, śmiało piszcie. Może uda nam się w dzisiejszym odcinku również tutaj zabrać się za pizzę, ale musimy jeszcze precelków parę sprzedać, także szukajmy tych precelków. Generalnie zdradzę wam też swoje patenty w dzisiejszym odcinku, jak to można robić, żeby sprawnie nam ta gra przebiegała, żeby nam sprawiała przyjemność. Tutaj właśnie dodałem tą nowość, z którą miałem problem. Tu jest jeszcze jogoburger. Z nim akurat większego problemu nie ma, ale wam pokażę, bo to są te dwie nowości, które doszły w związku z update'em. No i precelka. No i myślę, że mam tam jakiś zapas galaretki, to ją dodamy. Dzisiaj nie nastawiamy się tu na jakieś wielkie kucharzenie, po prostu bardziej skupiamy się na nowościach. Mamy galaretki, więc możemy je dać. Głównie chodzi o precelka. No i moi drodzy, skupimy się na tych dwóch nowościach, bo po pierwsze będzie nam potrzebna patelnia, to jest nowość. Patelnię kupujecie w tym sklepie, w którym kupujecie wszelkie garnki i tacki, czyli tym tam na wprost, tak? Tam się kupuje patelnię. Jak widzicie, ja tu robiłem remonty, wstawiłem czerwony dywan i wszystkie meble poprzestawiałem, także jeszcze jakieś tam przyprawy gdzieniegdzie latają i się walają, ale dzisiaj nie będziemy im uwagi tutaj poświęcali. No i pierwsza rzecz to będzie właśnie patelnia. I z tym jakby nie ma problemu. Zaraz zobaczycie na przykładzie tego jogoburgera. Nie wiem, czemu to się nazywa jogoburger. A druga rzecz to jest takie nowe urządzenie. I ja miałem z tym problem, bo szukałem go w sklepie. Mówię, myślałem, że jakaś patelnia. Mówię, jak zrobić jajko na twardo? No pierwsze co, to wrzucałem jajko, słuchajcie, do garnka. No tak jak to się jajko na twardo robi. No nic bardziej mylnego. Mamy takie urządzonko i to urządzonko kupujemy, słuchajcie, w sklepie, tutaj chyba w stanowiskach, jak dobrze pamiętam, w sklepie budowlanym macie takie urządzonko do jajek. I dzisiaj się właśnie tym tutaj skupimy. Jak widzicie, trochę sobie tutaj poprzestawiałem, wstawiłem drugą kuchenkę, bo tutaj chcę mieć patelnię. Dużo mam stojaków na przyprawy, jeszcze ich nie pouzupełniałem, to tam gdzieś tam sobie zrobię na luzie, ale tak jak widzicie, troszkę tutaj jedną mikrofalę więcej wstawiłem, tak to lepiej trochę urządziłem. Jak widzicie, tutaj też przestawiłem ten grill, jednak go postawiłem w taki sposób, bo zaoszczędzamy miejsca. No tu każdy w tej chwili centymetr ma znaczenie. I oczywiście mamy grill elektryczny. Ja się zarzekałem podczas serii, że lepszy jest ten na węgiel, że jakoś to tam większy klimat oddaje. Tak, drogi widzu, nadal tak uważam, że lepszy jest normalny na węgiel drzewny grill, daje klimat, jest to takie bardziej naturalne, natomiast jeśli chodzi o wygodę, lepszy jest elektryczny. Dlaczego? Zaraz zobaczycie, się przekonacie, wam to też pokażę przygotowując tego burgerka. Naprawdę komfort jest fajny.
Także no jest wygoda, po prostu jest wygoda, zaraz się przekonacie zresztą dlaczego. Także moi drodzy, zaczniemy właśnie może od tego jogoburgera. Najpierw musimy, no to jest tradycyjnie, przygotować ciasto, czyli bułki zrobić. Poczekajcie, czyli nas tu interesują drożdże, mąka, no i opakowanie jajek też możemy wyciągnąć. Aha, jeszcze masło. Gdzieś tu zgubiłem masło, jest na samym początku, dobra. Także jak widzicie też ja to sobie tak w miarę w kartonach trzymam, w kartonach to się nie psuje, jest też wygoda duża, to jest kolejny protip ode mnie. No i mamy, moi drodzy, wszystko tak jakby w szufladzie, w której dotyczy to. Oczywiście u mnie czasem to się duplikuje, bo zobaczcie, tu mam, też niekiedy się duplikują różne rzeczy, też jest na przykład masło tutaj, ale wiemy, że do zupy jest potrzebne, więc zawsze to, co jest mi potrzebne w danym miejscu, tutaj gdzieś będę mieć mięsa, no nie kupiłem ich chyba. Także to, co jest nam potrzebne, to jest w tej szufladzie, gdzie być powinno. Dobra, zrobimy sobie, ja nie będę się tu bawił wielkie pichcenie, po prostu chcę wam mniej więcej, drodzy widzowie, pokazać, o co tutaj chodzi z tym. Bułkę do burgera, no oczywiście robimy w taki sam sposób, jak tradycyjnie. Zrobię dosłownie dwa, nie będę tutaj się, a nie, cztery możemy zrobić. No to zrobimy cztery, ok. To zrobimy cztery, nie ma problemu. Od razu z tym do piekarnika, cyk, cyk, cyk. To nie jest tutaj żadna filozofia, tak jak normalnie robimy burgery, tak się robi bułkę do burgera. Tylko, moi drodzy, zapomniałem, że nie mam mięsa, więc muszę lecieć do mięsnego. No bo miałem taką, chciałem zrobić porządek i wszystko po prostu powywalałem, bo był bajzel. Dobra, z dwa antrykoty nam powinny starczyć na cztery burgery. Ale chcę wam właśnie pod kątem tych jajek pokazać, bo to jest dosyć czasami kłopotliwe. Może komuś z was się to przyda, jeśli chodzi o te nowości. Burgera robimy, jak widzicie, tak jak robimy. Nie ma tu jakiejś tam, widzowie, filozofii. Następnie robimy tutaj bułkę do hamburgera. Spoko, mięso. Mięso robimy oczywiście w taki sposób, że zmielić, cyk, wrzucamy do mielenia. Tutaj jest nam cebula potrzebna. Od razu może wyjmę przynajmniej dwie. Bo to na dwa razy będziemy. Zobaczymy, ile nam wyjdzie tych klopsików. Bo jakby już też tak nie pamiętam. Plasterek cebuli, sól i pieprz. A, problem, kurczę, sól i pieprz. To nie jest takie proste, nie mam przypraw. Gdzieś, kurczę, znaczy gdzieś na pewno teraz tutaj jest sól i pieprz. Dobra, jest. Muszę sobie tak analogicznie to wszystko fajnie poukładać, żeby było. Tak dla wygody sobie zrobiłem te stojaki, jak widzicie, żeby było git. Dobra, jest pieprz. To jest niedopracowane, tym się absolutnie nie sugerujcie, bo to tak się tylko bawiłem, żeby sobie lepiej urządzić. No dobra, mamy to. I teraz zobaczycie, dlaczego jest tak bardzo wygodne. Grilluj z obu stron, dobra. Nie, cztery chyba się zrobią z tego, to ok, to nie muszę więcej. Jest ok. Jest to dla mnie wygodne, no wiecie, akurat w przypadku czterech to nie ma znaczenia, tak? Ale chodzi mi o to, jeżeli macie więcej i mielibyście mięso przypalić, to w momencie, kiedy wyłączycie, wiecie, przy ściąganiu to też robi robotę, prawda? Że ściągając macie problem i to niektóre składniki wam się po prostu przypalają, a w tym momencie wyłączycie grill i to się dalej nie piecze. No oczywiste to jest, ale jest to przewaga nad grillem tym innym. I teraz będziemy mieli jeszcze jajko. No to jest akurat proste przygotowanie tego burgera. Zobaczcie, teraz jak będę chciał ściągać wszystkie, cyk. Pięknie, nie? Dobra, to może powrzucamy jedno na drugie, żeby tutaj miejsca sobie nie... Na razie jajka nie bierzemy, bo na razie musimy bułki jeszcze, słuchajcie, zrobić. I sobie tu wszystko przygotować. A, ketchup i... O kurde, jeszcze będą frytki. No dobra, no ale to nie musimy pod odcinek, widzowie, tego robić. Tam wiemy, że frytki są, wiemy, że jest ketchup. To wszystko wiemy. No, my tu się skupiamy po prostu na jajku. Bo to chodzi jakby, żeby wam pokazać, jak tego burgera robimy. Ktoś kiedyś pytał, jak to jajko wyciągam stąd. Przez F. Wciskam F i tak samo, zobaczcie, tutaj trzeba wcisnąć F. Cyk. Włączamy patelnię i jajko się smaży.
To akurat nie jest jakieś skomplikowane, jeśli chodzi o to, o tą patelnię. Gorzej wygląda to z tym drugim naszym tutaj składnikiem, z tą sałatką, no bo tam już jest więcej troszkę zabawy i to nie jest, widzowie, takie oczywiste. Oczywiście jak jedziecie na jajko, jak widzicie, pokazuję, jak ono się smaży. Nie mam pojęcia, dlaczego to się nazywa... Czemu to się nazywa, słuchajcie, jogoburger, skoro tu jogurtu żadnego nie ma? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję, może ktoś z was mi podpowie. Ja nie wiem, ale powiem wam szczerze, że kręci mnie to, żeby tak się właśnie czasem tutaj pobawić. No na razie zrobiłem jedno, wiadomo. To ma być tylko takie, jakby, żeby wam pokazać, a nie żeby tutaj nie wiadomo, jakie pichcenie robić. Dobra. Czyli robimy to tradycyjnie. Wkładamy bułkę, wkładamy kotlecik, wkładamy jajko. No i zamykamy bułkę, wiadomo. Do tego dodajemy ketchup i musztardę i dodajemy frytki. Nic więcej tu się nie robi. No dalszej części nie będę wam pokazywał, no bo to jest oczywiste, jak się robi frytki. Myślę, że wszyscy wiecie, jak dodać ketchup, jak dodać majonez, też wiecie. Natomiast skupimy się na tej drugiej części naszego jedzonka, bo ono już jest bardziej kłopotliwe, moi drodzy. Czyli ta sałatka jajeczna. Ona już jest bardziej kłopotliwa. Ja oczywiście zrobię pauzę na chwilę w nagraniu, zanim otworzymy dniówkę, bo też chcemy się na pizzy skupić. Więc zrobię pauzę, aby to jedzenie przygotować, no nie będę was tym zanudzał. Zobaczcie, to jest dość nieoczywiste. Naprawdę to jest tak, słuchajcie, nieoczywiste i tak dziwne, że nie macie pojęcia. Zobaczcie, najpierw musicie wyciągnąć jajko przez F, włożyć to jajko do tej maszyny. Powiedzmy, że zrobimy 4 sałatki, no to 4 jajka. Kliknąć, żeby to się tam zrobiło jako jajko na twardo. Kurde. Ja tutaj bajzel narobiłem. Co tam się robi? Tutaj nie macie jakby wpływu, żeby obserwować. O, niby jajko jest zrobione. I teraz zobaczcie, musicie wyciągnąć to jajko, nad patelnią wcisnąć F i tu dopiero pokroić, bo jeśli byście wyjęli to jajko tu, zobaczcie, wciskacie F, nie działa. Chcecie kroić, nie działa, a to już możecie pokroić. Widzicie? Także to jest trochę nieprzemyślane, że musicie dać nad patelnię to jajko, wcisnąć F, żeby wam obrało ze skorupki, nie? Jedno jajko dajecie na talerz. Ogórek, cytryna, marchew. No dobra, no to tu już może zrobimy całość. Tylko tu też jest to troszeczkę, moi drodzy, no niezbyt fajnie, bo tutaj jest też potrzebny pomidor, o którym, jak widzicie, nie ma mowy. Jak widzicie, moi drodzy, nie ma w ogóle mowy o... Nie ma mowy o... marchewka, ogórek. I co jeszcze jest minusem, nie ma mowy, słuchajcie, o pietruszce. Także to jest troszeczkę, te opisy są błędne, ja już wam zdradzam protipa, żebyście nerwów nie tracili, czyli zobaczcie, mając ten przepis, który niby jest oczywisty, czyli macie, wkładacie 2 kawałki jajka, tak, wkładacie marchewkę, tak, plasterki, 4 marchewki, 4 pomidora, 4 ogórka, 2 cytryny, następnie te tofu razy 4. No i tak pewnie nam pokaże, że jest za mało składników. Zaraz się przekonacie. I zobaczcie, włóżmy sobie... Ja wolę 2 zawsze włożyć, bo ciągle z tym jest problem, moi drodzy, z tą pietruszką. Ciągle tą pietruszkę gdzieś im brakuje. I oczywiście to musicie wychłodzić w lodówce, także nie możecie tego od razu podawać. To musi być wychłodzone w lodówce. No i wtedy dopiero podajecie. Nie wiem, ile czasu tam to zlatuje, ale ja sobie w tym czasie szybko tutaj też już powkładam te rzeczy, żeby były. Już będę szykował kolejne w tym czasie, jak będzie spauzowane. Zawsze, jak widzicie, robię sobie to w zapasie. To jest ten mój taki protip, że każdy produkt, no powiem wam, że po 4 to jest absolutne minimum. W sensie takim, że jak już włożycie... Podacie to do tej szafki, tak, z jedzeniem. Jest zimne. To i tak razy 4, które wam zostaną, to i tak jest według mnie mało. Często 6 jest optymalnie. I zobaczcie, podajemy sałatkę jajeczną i zobaczcie, brakujący składnik jajko i niedogotowane. Także
Jest to rzecz, którego ja nie rozumiem, ale możemy się cofnąć w opisie, jeszcze raz to sprawdzić, zrobić test numer 2. Weź jajko, zrobić jajko w tym kukerze, tak? Pokroić jajko na twardo, ogórek, cytryna, marchew. No wszystko mamy w jednej sztuce, tak? Czyli do talerza mamy dodać tofu razy 4, plasterki marchewki 4, 2 cytryny, 4 ogórka, pomidorów razy 4. I tu też o jajku nie jest nic napisane, nie? Że dwa, jakby pokroić jajko. No nie wiem, czy to jajko można, słuchajcie, pokroić jeszcze bardziej? Chyba nie. A jeszcze można pokroić, okej. Dobra. Czyli słuchajcie, jest to nie napisane, jajko musicie na 4 pokroić. To teraz będzie dobrze, zaraz przetestujemy. Widzicie, właśnie też coś odkryłem, jajko na 4 musicie mieć pokrojone. Okej. No szkoda, że jest to nie powiedziane. Tylko jak widzicie, nadal nam brakuje, moi drodzy. Nadal nam brakuje, słuchajcie, tego... może za mało, może 4 trzeba dać te, kurcze. Zaraz zobaczymy, czekajcie, ale też nie jest to napisane w opisie i to jest według mnie niefajne, bo powinno to być w opisie napisane. Ostatnio mi pokazało, że brakuje pomidora, a zobaczcie, teraz tu mamy napisane, że no okej, okay, jest napisane, że plasterki pomidorów, ale wcześniej nie było to napisane. Także też po tym update'cie nie jest to zbyt idealnie, tak? Teraz te tofu trzeba jeszcze dodać, tutaj miałem tofu. Zobaczcie, no niby wszystko dajemy tak jak trzeba, prawda? Dajemy 4 tofu. Mamy jajko teraz już dobrze pokrojone, czyli faktycznie razy 4 trzeba je pokroić. Czyli teraz mamy wszystko ok. I nie ma tu słowem nic wspomnianego o pietruszce. Prawda? No słowem nie jest wspomniane, a jednak się okazuje, moi drodzy, że tej pietruszki nam brakuje. Nie wiem, no nie jest napisane ile tej pietruszki, więc ja jej dam, myślę, że razy 4 tym razem testowo. Ustudzimy w lodówce i zobaczymy. Także jest to dość, ten nowy składnik jest dość no, problematyczny według mnie. Bo nie jest ten opis oczywisty. Tu masz tylko pokrój jajko. Weź jajko, boil in egg cooker. To w ogóle powinno być przetłumaczone. Z tym miałem problem, jakby nie wiedziałem. No mówię, próbowałem jajko na twardo zrobić tak jak się robi w garnku. Szukałem garnka odpowiedniego. Mówię, może jest jakiś garnek do gotowania jajek. Pokrój jajko na twardo, nie jest powiedziane, że mają to być 4 kawałki jajka, 2 to będzie za mało. Pokrój, nie jest powiedziane, że masz pokroić pomidor. Ja wiem, że to jest oczywiste, ale ten opis jest no, niekompletny. I macie, zobacz, dodaj do talerz, nie ma nic o pietruszce. Nic, słuchajcie, słowem nie jest o pietruszce napisane. Także to mi się troszkę tutaj nie podoba. Spróbujmy to teraz usunąć. I spróbujmy jeszcze raz to podać, czy będzie teraz ok. Także to mnie troszkę denerwuje w tej grze, że wiecie, jest takie problematyczne. Zobaczcie, brakujący składnik jajko. Aha, niepotrzebny składnik teraz jest. Ok. Czyli nadal jajka brakuje. Wiecie co, ja nie odpuszczę, widzowie, dopóki tego nie odkryję, o co tu chodzi. Serio, moi drodzy? Czekajcie, bo mam chyba talerz. Mam talerz, to jeszcze raz. To wiecie co, zaraz się okaże, że jajka muszą być może 4, znaczy w sensie razy 2. Ale jest napisane jedno jajko, nie 2. Czekajcie. Jeszcze mam to pokroić bardziej? No kroi się na 4 części, sami widzicie. Dobra, czyli bierzemy teraz, słuchajcie, no niby jajeczna ma być sałatka, ja rozumiem, ale... Dajmy 8. Słuchajcie. Dajmy 8 i zobaczymy. No niepotrzebny składnik była ta pietruszka. Wcześniej było jako brakujący składnik ta pietruszka, więc ja już powiem wam szczerze, mam lekkie tutaj zawahanie, o co z tym chodzi. No to teraz tej pietruszki nie będziemy dawali. Tofu nie chcemy. Tofu tu sobie weźmiemy. A stąd jeszcze potrzebujemy cytrynę i ogórka. Cucumbra. Także mówię, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, drogi widzu, też napisz w komentarzu. Chętnie pomogę, chętnie doradzę, bo nie ma tu, jak widzisz, głupich pytań. Mogą być głupie odpowiedzi. Jest ewidentnie, kurczę, tutaj wiele rzeczy
no niejasnych, tak? Takich problematycznych i sami widzicie, że ja nagrywam wam jakby jakąś formę poradnika, a też ciągle coś jest nie tak. Plasterki pomidorów mamy, ogórka 4 mamy, cytryny 2, marchewki 4, tofu 4. No i mamy wszystko. Nadal nie wiadomo, o co chodzi z tym jajkiem. Jak to jajko pokroić, bo jeśli na dwa kawałki kroimy, to brakujący składnik. Jeśli kroimy na 4, to też był brakujący składnik. Zobaczymy, czy trzeba dać dwa jajka, aczkolwiek nie jest to zbyt fajnie, bo jest napisane pokrój, weź jajko, jedno jajko, tak? I tutaj też jest część opisu po prostu nieprzetłumaczona, także niefajnie. No niby jest ostudzone już, szybko się to studzi. Ostatnia próba z tą sałatką. Brakujący składnik i zobaczcie, widzowie, teraz no okej, okay, czyli a gdzie macie napisane, zobaczcie, gdzie macie napisaną tą pietruszkę? No okej, okay, dałem razy dwa, czyli dwie pietruszki pewnie, ale czemu brakujący składnik jest jajko na pół twardo? Wiecie co, to już jest troszeczkę niefajne, bo zobaczcie, weź jajko. Czyli co? Jajko na twardo. Pokrój jajko na twardo. Ja nie rozumiem, czemu ma być jajko na pół twardo. Wiecie, no ja się czuję głupkiem w tym momencie, nie? No to zobaczmy. Spróbujmy zrobić jajko na pół twardo. Aczkolwiek jak ja mam zrobić jajko na pół twardo, skoro ta maszyneria no nie działa w taki sposób. No a nie mamy raczej w sklepie budowlanym, słuchajcie, stanowiska. No nic innego nie ma. Wszystko tutaj mamy już kupione, no jest tylko to, no nie ma żadnego innego sprzętu. No jajko. No i co? No znowu na patelnię F obrać. No tak samo zrobiliśmy to jajko, nic inaczej, widzowie, nie zrobiliśmy. Jajko, dobra, na pół twardo jest wtedy, jeśli jest... No to czekajcie, no to mamy co? To znaczy, że mamy jeszcze jedno jajko tak zrobić. Zobaczcie, jeśli jest pokrojone na pół, to jest na pół twardo. No nie wierzę po prostu, nie? Ja w to, widzowie, nie wierzę, co tu widzę, bo to jest po prostu... No już troszeczkę takie irytujące, bym powiedział, nie? W tym momencie jest to troszeczkę, słuchajcie, irytujące. Ja jestem ostatnią osobą, która by lubiła narzekać, ale... No jajko, obieramy. Jajko na twardo. Teraz jest jajko na pół twardo. Dobra, tam pal licho, jak powie, że za dużo, bo to za dużo zawsze może być. Byle nie było za mało. I zobaczcie, jakby ja sam się muszę domyśleć, ile mam na przykład tego jajka dać, bo nie jest to jasno napisane. Z tym zielskiem też się muszę domyślać, z tą pietruszką. No nie wiem, no... Dwie dajmy. Ustućmy w lodówce i zobaczmy. Tam pal licho, jak będzie za dużo, to przynajmniej odkryjemy, ale... Zobaczcie, i to jest taka sytuacja, w której ja muszę jakby, wiecie, domyślać się, jakie mam dawać składniki. Jeszcze się nie ostudziło. Dobra, umyjmy naczynia w tym czasie. Znaczy nie umyjmy, tylko załadujmy. Także to jest jedyna taka rzecz, która troszeczkę jest dla mnie taka irytująca, bo sami widzicie, że nie jest to takie łatwe. I tu naprawdę trzeba się inteligencją wykazać, żeby eksperymentować. I cierpliwością. Brakujący składnik, niedogotowane. Czy wy to rozumiecie? Poprzednio, słuchajcie, brakowało jajka na pół twardo, a teraz jest niedogotowane. Brakujący składnik pietruszka, której daliśmy dwie. Cztery jest za dużo, dwie za mało. No to co, trzy pietruszki mają być? Skąd ja mam to wiedzieć, ile ma być pietruszek? Nie no, słuchajcie, to już jest jakieś śmieszne. Niedogotowane. No to znaczy, w tym momencie jedyny mi się wniosek, widzowie, nasuwa taki, słuchajcie, że jedno jajko musi być pokrojone mniej... Wydaje mi się, że tak. Dobrze, że mnie stać na takie eksperymenty.
Słuchajcie, wydaje mi się, że tak. Jedno jajko musi być na pół twardo, a drugie musi być na twardo. I chyba to jest wniosek. I to jest jedyny wniosek. Innych wniosków to ja tutaj nie widzę. Także to jest mój ostatni wniosek, jaki można dać. Czyli słuchajcie, jedno jajko będziemy kroili na pół, żeby było na pół twardo. Chociaż ja nie wiem, to według mnie stopień gotowania świadczy o tym, czy jajko jest na pół twardo, czy nie. A nie kućwa, to czy ono jest na pół pokrojone, czy na ćwiartkę. Ale okej, dobra, jest jedno na pół twardo. Proszę bardzo. Drugie. Pokroimy na cztery. Teraz będzie na miękko. Słuchajcie, jajko na cztery jest na miękko. Czyli jak ja mam zrobić jajko na twardo? Ej, to jest już suchar, słuchajcie. Jajko zmienia swoją konsystencję pod wpływem krojenia. No nie, no teraz to już mnie rozwalili. Czyli co, jedno trzeba dać całe, tak? Niepokrojone. Słuchajcie, jajko, zobaczcie, jajko na miękko jest pokrojone na cztery. Jajko na pół twardo jest pokrojone na dwa. Czyli całe będzie na twardo, okej. Okay. No zarąbiliście, nie? Naprawdę. Od kiedy, słuchajcie, stopień krojenia jajka wpływa, a to jest na twardo. Okej, okay, czyli teraz będzie dobrze, tak? No to jeszcze pytanie, słuchajcie, ile mamy dać tej pietruszki, nie? Ja pierdzielę, sałatka jajeczna. Nie sądziłem, że przyrządzenie sałatki jajecznej jest takim problemem. No i co? Słuchajcie, cztery to był, ale dobra, cztery to było za dużo, no to testujemy na trzy. Bo cztery to było za dużo. Jeżeli to już nie będzie właściwe, to ja wam powiem szczerze, w tym momencie nie wiem. Tam nie było nic w sumie o jajku na miękko pisane. Właściwie w samym opisie, zobaczcie, mamy napisane tylko i wyłącznie jajko na twardo. Pokrój jajko na twardo. Czyli wtedy jak pokroję jajko na twardo, no to rozumiem, że robi się na pół twardo. Ale ostatnio nam brakowało, no to jak? Niby jest to studzone, no. Widzowie. Brakujący składnik, jajko na pół twardo, niedogotowane. Słuchajcie, to dzisiejszy odcinek jest troszkę jednak chyba mniej poradnikowy. Czyli wiemy tak, że jedno jajko to tutaj jakby ma być jedno, ale tak naprawdę... Kurczę, to chyba ogólnie to są dwa jajka. No bo ja już nie wiem, słuchajcie, czy mam to dłużej gotować w tym momencie, jak było niedogotowane. A spróbujmy to jeszcze raz gotować. Co się stanie? Czy to jajko się spali, czy co się zrobi? Ja już teraz naprawdę nie wiem, nie? Dobra, w środek włożymy jajka i jeszcze weźmy sobie to tofu. Nie wiem, widzowie, no w tym momencie trochę zgłupiałem, nie? Dobra. I co? No jest jajko, no i co? Trzeba je obrać, bo mówię wam, nie da się go pokroić, jak się nie obierzecie. Jajko na twardo, pokrój jajko na twardo. No jest ewidentnie napisane, no to mamy jajko na pół twardo. No i co, my to mamy gotować? A co na patel... I co? Aha! Czyli jajko na pół twardo jeszcze mamy na patelni zrobić. A czemu to nie jest napisane? Widzowie. Słuchajcie, czemu to nie jest napisane? Że jajko na pół twardo mamy na patelni zrobić. Było niedogotowane, nie? Ale suchar.
Czyli najpierw w tej maszynie robimy jajko, po to, żeby ją potem robić je na patelni. Widzicie? No suchar na maksa, moi drodzy. Ale damy dwa jajka, żeby nie było. Tutaj obracać nie można. Kurczę, aha, jeszcze trzeba dodać tego. Ale suchar, nie? Naprawdę powiem wam, że jestem troszeczkę zniesmaczony, żeby odkryć to. Czyli ja zacznę faktycznie z tego, słuchajcie, poradniki nagrywać, jak co robić, no bo wątpię, żeby ktokolwiek wiedział, jak to zrobić. Dobra, i teraz znowu mamy zasadnicze pytanie, ile my mamy dać tej pietruszki, nie? Śmiesznej. 4 to było za dużo, poprzednio było za mało. Nie, 3 było chyba już okej. 3 było okej. Studzimy to teraz. Jeżeli oczywiście pokaże mi, że jest zbędny składnik, to zawsze jest dobrze, bo to jest na plus, nie? Zawsze, wiadomo, was to więcej kosztuje. To będzie znaczyło, że jednak ma być to jedno jajko, ale jakby co, no mam to jeszcze inaczej spróbować pokroić, a czekajcie, jak ja je teraz... To jest na pół twardo. Chyba miało być na pół twardo. Nie było nic, że na miękko. Ale numer było wcześniej, że niedogotowane. No powiem wam, że to mnie trochę tutaj rozbiło, nie? Rozbiło mnie to, widzowie, trochę. Dobra, ja za chwilkę, jak oczywiście odkryjemy to jajko, to zrobię tą pauzę w nagraniu, żeby sprzedać te precelki i bierzemy się za pizzę. Albo pizzę po prostu ogarniemy w następnym odcinku, bo powiem wam szczerze, że jestem troszeczkę zniesmaczony i mam nadzieję, że nie będzie. I patrzcie, jeszcze mi to jajko jeszcze nie ostygło. Jestem trochę zniesmaczony tym, jak są zrobione te opisy, że to nie jest takie oczywiste, bo jakbyśmy mieli się światem realnym sugerować, no to według mnie powinien być garneczek, gotujemy jajko w garnku, nie jakaś tam, nie wiem, co to za maszyna. No może są takie maszyny do jajek, może macie takie w domach, nie wiem. Ja pierwszy raz coś takiego widzę na oczy. Ale okej. Dobra, wystygło. Jeszcze nie wystygło. Jeszcze nie wystygło. No żeby, wiecie, test przeszedł poprawnie, musi to jajko być schłodzone niestety. No a natomiast co do burgera, no to mówię, to tutaj nie jest jakaś filozofia, bo po prostu to jajko smażycie na patelce, tak? Potem dodajecie te frytki, ketchup. Ja to zrobię zaraz na pauzie, tak? Zaraz, widzowie, to na pauzie zrobię. I obrócimy jedną dniówkę, żeby tego gościa zaprosić. I się weźmiemy za pizzę, ale to już myślę chyba faktycznie w następnym odcinku. Staram się ostatnio robić krótsze odcinki. Patrzcie, to jajko na pół twardo w ogóle nie chce się ostudzić. Wszystko się ostudziło, tylko jajko na pół twardo się nie ostudziło. Nie wiem, ile czasu to mam czekać na to. Mięso to już lepiej od razu schowamy, bo potem mi się popsuje. Nie wiem, czy tyle burgerów będę robić. Zobaczymy. Zobaczycie wy też po pauzie, jak dniówkę przelecimy. Dobra, no już trudno, wrzucamy to jajko. No już nie będę tutaj czekał nie wiadomo ile. No już chyba bardziej nie ostygnie. Uwaga, widzowie. Która to próba? Trzecia, czwarta czy piąta? Patrzcie, udało się. I czyli, widzowie, jest błąd w opisie, bo zobaczcie, gdyby dwa jajka to było za dużo, tak? Gdyby dwa jajka to było za dużo, no niby są narysowane trzy pietruszki, ale okej, one są narysowane na zdjęciu, natomiast na zdjęciu nie ma tego tofu tak w ogóle. Jeżeli już byśmy się mieli czepiać zdjęcia, nie? Ale powiem wam, widzowie, że jest na 100% wszystko, nie? Jeżeli dwa jajka by było za dużo, no to by napisało, że zbędny składnik, a nie jest tak napisane. Także no niestety, moi drodzy, ale zaraz wam przepis na to nagram, albo po prostu może zrobię osobny szybki odcinek, taki błyskawiczny. Zobaczcie, ile czasu mi zajęło dojście do tego, nie? Gdzie to naprawdę nie jest takie aż oczywiste, jak się okazuje. Dobra, ja te precelki, słuchajcie, chcę sprzedać, żeby móc pizzę mieć. Także precelki sobie sprzedam. Cyku, cyku.
powinno starczyć. I tego burgera jeszcze zrobię. I zobaczymy, jak wyjdzie dniówka, jak zaprosimy tego Gaugana do pizzy. W ogóle jestem ciekaw, słuchajcie, co ten Gaugan od pizzy nam będzie kazał przygotować. Ale myślę, moi drodzy, że faktycznie lepiej będzie to zostawić na następny odcinek, bo... O, widzicie, 100%. Bo będzie ok. Dobra, no ja tutaj się na chwilę z wami na sekundkę pożegnam. Zrobię te burgerki w formie takiej, żeby były w ilości chociaż sztuk 4, aczkolwiek powiem wam szczerze, że wątpię, czy 4 sztuki starczą. Bo zauważyłem, że jak wbiłem już tutaj pewien level, to też wiecie, co dużo się zmieniło, moi drodzy. Jakoś trudność się zmieniła. I tak jak ja już w miarę ogarniałem to wszystko, czasowo, tak powiem wam szczerze, jeszcze raz pokażę wam z tym jajkiem, tak powiem wam szczerze, nie jest to, widzowie, takie łatwe. Nie jest, słuchajcie, to takie łatwe już, żeby czasowo się ogarnąć, nie? W sensie, że co chwilę się jedzenie kończy i tylko latasz. Mimo, że mam, zobaczcie, 3 mikrofale, mam jakoś to w miarę ogarnięte, to nie. Tutaj ziemniaki musiałbym sobie kupić. Bo tutaj jeszcze do frytek nie mam ziemniaków. Chciałbym w jednym kartonie mieć tylko ziemniaki wtedy. A zaraz pójdziemy do sklepu, kupię. Jakoś to sobie tutaj ogarnę i będzie, myślę, że gitarka. No także mówię wam, jaja niesamowite, kurczę, z tą sałatką jajeczną. Zupełnie jest to inaczej niż... I oczywiście ktoś z was mógłby powiedzieć, łe, gościu, ty masz tylko 50 klientów przewidywanych, czemu tylko 3 dania? Bo mi, słuchajcie, jakby w tej chwili już tak na tym nie zależy. Ja to robię, żeby wam pokazywać. I wiecie, jakby tutaj też już tak się nie szczypie jak kiedyś, nie? Z tym. Także... Także po prostu robię to już tak wiecie, tak na luzie totalnym, nie? Pamiętajcie, F i się jajeczko smaży. Także ja już to robię na luzie, już tutaj się z tym aż tak nie szczypię, bo to wiecie, nie widzę sensu, nie? Żeby tak się szczypać z tym. Oczywiście jak mam ochotę się pobawić, to wszystkie potrawy podaję, tylko też wiecie, ja mam dużo już wylevelowanych tych potraw i tak jakby długo to jajko się robi. I tak jakby no też już tak nie ma takiej frajdy, nie? Jak już macie wylewelowane te potrawy, no to wiecie, to tak raczej skupiam się na tych potrawach, które nie są wylewelowane. Czasem chcę oczywiście mieć zapierdziel, to się w to bawię. Cyk. No, tak się robi burgera, który nazywa się Jogburger. Nie wiem, dlaczego Jogoburger, bo tutaj ja nie widzę, słuchajcie, żadnego jogurtu, no ale okej. Tak mogłyby bardziej prosto te bułki, kurde, być, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Dobra, oczywiście pamiętajcie, że już burger wystygł, więc już go trzeba podgrzać w mikrofali. Zaraz podamy burgera, chcę go z wami podać i zobaczyć, czy... A nie mogę podać, kurde, jak grzeje, ale jestem łoś, zapomniałem, słuchajcie, o keczupie i o frytkach. No nic, muszę lecieć po ziemniaki. To czekajcie, to ja to, wiecie co, drogi widzu, zrobimy takie machnią. W ogóle będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz dla lepszego zasięgu. Ja się na sekundkę z wami spauzuję, kupię ziemniaki, kupię te ketchup i majonez, żeby tutaj już podać z wami to danie. Także za sekundkę się widzimy. No dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Mamy już frytasy przygotowane, mamy majonez, ketchup, czyli cała tutaj odpowiednia mikstura. I słuchajcie, ja zawsze mam też taki patent, że jedzenie, które podaję w danym miejscu, mam przygotowane równolegle na tych szafkach. I zawsze mam takie zapasy, no ja wam mówiłem, żeby lepiej mieć 4 na plus, ale w sensie, że jak widzicie, wszystko ładnie na 100% i o to w tym chodzi. Zawsze wam mówiłem, żeby przynajmniej, jeżeli macie już jedno podane, to żeby 4 mieć na plusie. Tu w przypadku burgerów mamy 3 na plusie. I zobaczycie, że one się skończą. Zobaczycie, moi drodzy, że one się skończą. Dobra, no możemy, myślę, że otwierać, chociaż sałatki nie mam przygotowanej, ale szczerze mówiąc, już mi ta sałatka uszami dzisiaj wychodzi, więc wiecie co, trudno, sałatka najwyżej się skończy, bo powiem szczerze, nie chce mi się jej przygotowywać. Przez to zniechęciłem się do tej sałatki, za dużo czasu na nią dzisiaj spędziłem,
ale ten odcinek nie ma na sensu, wiecie, na celu tutaj jakiegoś, nie wiem, levelowania, nie jest to jakaś już seria, to jest po prostu bardziej, żeby wam teraz jeszcze pokazać parę takich szybkich protipów, przy okazji trochę coś tam posprzątam, no bo ja gdzieś tam ten perfekcjonizm mnie, lubię mieć porządek po prostu. Chociaż nie powiem, widzowie, na biurku nie mam, jakbym tak patrzę teraz nagrywając do was, to nie mam jakiegoś super porządku na biurku. Także taki trochę hipokryta jestem, widzowie, hipokryta, bo w grze porządek musi mieć do jedzenia, a tutaj nie. No pewnie znając życie, oczywiście ta sałatka się szybko sprzeda, ale nie chce mi się z nią bawić. Mówię, to jest bardziej takie dzisiaj pokazowe dla was, jakie mam patenty. No jak widzicie, precelki są tutaj, to mam je tu przygotowane, tak? Jeśli zaś chodzi o galaretkę, no to jej nie wyciągam z lodówki, niech ona tam się będzie odpowiednio schłodzona. No burgerki mam tutaj zawsze pod ręką koło mikrofali od razu. No mamy dzisiaj bardzo mało dań, więc ciężko tu mówić o... Ciężko tu, słuchajcie, mówić o jakiejś rozgrywce. Zresztą burgerka zawsze już sobie mogę przygotować w mikrofali. Jak zobaczę, że następny gościu kupi burgerka, że zostanie jeden, to już zaczynam go grzać. Żeby to, o widzicie, już idzie następny, to tu już możemy zacząć grzać. I później to samo podgrzanie tego produktu bardzo, bardzo mało czasu zajmuje. To samo mogę zrobić z precelkiem, bo teraz nie mam tutaj konkurencji na mikrofale. Już mam po prostu przygotowane, on tak nie stygnie i w tym momencie, zobaczcie, sobie obserwuję, kto co chce wziąć. Zostanie nam za chwilę jeden precelek. Galaretkę, ale na razie galaretka nie ma problemu. I kolejny precelek, czyli już go możemy... Dobra. Widzicie, już mamy zagrzany precelek, gościu wziął, ja tylko szybko cyk podajemy. I to jest, zobaczcie, jakie sprawne wszystko. Szybko, sprawnie, przyjemnie. I w tym momencie też sobie obserwuję burgerka. Jeszcze raz go podgrzeję. Jakaś wycieczka tu idzie. O, patrzcie, sprzedałem wszystkie precelki. Można gościa zaprosić. Ja go zaproszę, widzowie, na następny odcinek i w następnym odcinku, bo to będzie tak następny dzień. Więc w następnym odcinku to sobie ogarniemy. Będziemy skupiali się po prostu na pizzy, także... To następny odcinek, moi drodzy, oprócz tego tam Gałgana, który do nas przyjedzie, to będzie oczywiście też odcinek z pieczenia pizzy. I mam nadzieję, widzowie, że w pizzy nie będziemy mieli takich problemów. Na początku pamiętacie, że w serii miałem trochę problemów z... skończyła się sałatka, no trudno. Miałem trochę problemów, że mi tam jedzenie utkwiło gdzieś w zamrażarce, w lodówce, tak? Kontrolem ładnie można się schylić i po problemie. Także wiecie. I tutaj jest oczywiście problem, który jeszcze oni nie dopracowali, że ci nasi kelnerzy niestety myją naczynia, ale już ich nie załadują i musicie tego niestety pilnować. No tak sobie to gdzieś urządziłem. Zobaczymy i przetestujemy to oczywiście, widzowie, jak... O! Skończył się burger. Przetestujemy sobie, słuchajcie, moi drodzy, to oczywiście jak to działa, jeżeli będziemy mieli na te trzy mikrofale, bo tutaj ta trzecia no trochę daleko jest, jest trochę nieporęczna mi, ale no zobaczymy, zobaczymy. Przetestujemy to też może w jakimś odcinku, może na live'iku, jak to działa, jeżeli jest taki zapierdziel. Widzicie, przy czterech potrawach jest to do ogarnięcia, ale... Uwierzcie mi, że jeżeli byście mieli 8 do 10 potraw, to robi się troszeczkę już Saigon. Naprawdę potrafi się, widzowie, zrobić Saigon. Tak po prostu teraz ten level jest zrobiony, że co chwilę się jedzenie kończy i wy tylko latacie. Nie wiem, czy mógłbym to jeszcze jakoś, słuchajcie, inaczej urządzić. Na razie urządziłem to sobie tak, nie miałem jakoś innego pomysłu. Chociaż tak pomyślałem, że jakby też jakoś tak narożnikowo szafkę kawałek dalej przeciągnąć, to może mikrofale by mogły tam stać, ale wiecie, to też nie jest tak, moi drodzy, o, precelek. To też nie jest tak, żeby tutaj kuchnia nie wiadomo ile zajmowała. To pomieszczenie generalnie mnie wkurza, ono jest dla mnie w ogóle nieużyteczne, wam powiem szczerze. Kompletnie to pomieszczenie dla mnie jest nieużyteczne, jakoś tak po prostu jest, bo jest. Widzicie? I w ten sposób nie musicie nie wiadomo ile tego precelka grzać. Od razu praktycznie macie podgrzany. Także sobie siłą rzeczy, słuchajcie, dniówkę z widzem przelecę.
Dzisiaj już go też sobie na zapas zagrzejemy, burgerka już też będziemy szykowali. Oczywiście, jeśli miałbym więcej dań tutaj do podgrzania, to to nie byłoby, widzowie, takie hop-siup. Ja bym nie był takim tutaj kozakiem, bo uwierzcie mi, żeby nawet mi te dwie mikrofale nie starczały. Także to nie jest tak hop-siup. No ale z drugiej strony, gdzie mam kolejne mikrofale wstawić? Wiecie, już jakby tak miejsca nie ma, nie? Pamiętam, co, nie truskawkę, tylko galaretkę miałem. Już bym nie musiał sprzedawać, bo wszystko, wiecie, sprzedałem na tego gałgana do pizzy, no ale zobaczymy. Zimne, czemu zimne? Nie zagrzałem? A, olać to, widzowie. Widzicie, zapomniałem ugrzać. Zdarza się, dobra, to tu będą ziemniaki do frytek. Tu są keczupy, no to myślę, że tu sobie włożymy do... A tu co było? A też ziemniak, łe kurde, były ziemniaki, okej. Okay. Niepotrzebnie, słuchajcie, leciałem po ziemniaki do sklepu. Jak ja tego nie opróżnię, to oni nie będą mi naczyń zmywali. To też jest takie trochę, wiecie, bez sensu. Ale już zrobimy im, niech mają. Coś jeszcze? Kończymy dzisiejszy dzień już, mam nadzieję. Jeszcze się nie chce skończyć. Jeszcze widzę, że... Ale burgerów już więcej, widzowie, nie mamy, widzicie? I zobaczcie, to jest to, co wam mówiłem. Miałem jakby... 4 porcje burgera, tak? I zobaczcie, że już burgera nie mamy. Jogo burger już nam się kończy, nie? Także to jest to, co mówiłem, że lepiej mieć przynajmniej razy 5, czyli 4, czyli tak jakby jedna jest podana. Zobaczcie, już nam się skończyła znowu galaretka. No, także tutaj wam powiem, tym bardziej, że to jedzenie wam się, słuchajcie, na talerzach nie zmarnuje. Włożycie najwyżej do lodówki, co zostanie. I mój patent, kiedy kończy się dzień, no już widzicie, gdybym miał burgera, bym go wrzucił. Ale nie mam, czyli widzicie, burgerów zrobiliśmy po prostu za mało. I kiedy już zbliża się ta wskazówka do tego księżyca, ja sobie teraz obserwuję. Na przykład, no precelka możemy wrzucić, bo tych precelków, zobaczcie, jaki zapas narobiłem, ale... Generalnie zawsze sobie obserwuję, jak klient wchodzi i czy będzie coś chciał. No niestety, widzicie, 2 burgery byśmy sprzedali. No nie jestem w stanie teraz już na szybko burgera zrobić, bo to już nawet mi się nie chce. Nawet zresztą nie mamy mięsa, tych kotletów nie mamy. Także wszystko bym musiał od podstaw robić, łącznie z pieczeniem bułek. Jest opcja na pewno upiec dużo bułek i trzymać je w lodówce, widzowie, na tych tackach. To jest jakaś opcja, słuchajcie. No nie mówię, że nie. Ja sobie te tacki zawsze tutaj mam przygotowane. Te tacki są bardzo takie dla mnie poręczne i zręczne. Co? Koniec. No widzicie, 3 burgery byśmy sprzedali. I to macie dowód na to, co mówiłem, że 4 to jest absolutne minimum i tutaj tu się przekonujecie, że tutaj najlepiej mieć 5 w zapasie i więcej. Tyle, że sałatkę dzisiaj olaliśmy totalnie ciepłym moczem. Bo te jajka już mi uszami wyszły, słuchajcie. Ta jaka wkurzona. O, i teraz w przypadku tej galaretki, jeśli ktoś by wszedł i widziałbym, że chce galaretkę, a miałbym pusto, to bym uzupełnił, tak nie. Dobra, ludzie, spadźcie już, kurde. A ci tu stoją w kolejce, bo zobaczcie, znowu naczynia, nie? I to jest... Jedyny taki problem techniczny w ciągu waszej dniówki, że musicie dbać o te naczynia, żeby kelnerzy wam zmywali, a jednocześnie musicie podawać jedzenie, czyli nie możecie niczego zaniedbać. Trochę mi z tymi naczyniami tu też tak nie trybi. Tutaj drugi zmywak zrobiłem, nie wiem czemu oni z niego nie korzystają. Dobra, dzień się zakończył, okej. Czyli wtedy tak, precelki sobie już chowam. Dobra, mamy, gościu przyjedzie, czyli to będzie już, widzowie, następny odcinek. Zobaczymy, co z tą pizzą. Ja generalnie nigdy tego nie sprzątam tak, o, ale w sumie mogę wyjątkowo, żeby, że tak powiem, widzowie, odcinek zakończyć z klasą. No to mogę posprzątać ewentualnie. Dobra. No to tyle, chyba nic tu nie pozostawiałem. Wcale bym się nie zdziwił, jakby coś gdzieś spleśniało. A, jeszcze jeden patent na koniec właściwie tego odcinka, moi drodzy. Tu też się z wami podzielę. Jednym patentem, dosyć ważnym moim zdaniem. Słuchajcie,
Ja wam to udowodnię oczywiście, co mówię teraz. Zobaczcie, jeśli macie sobie karton. Jak widzicie, ja wszystkie warzywa, wszystkie rzeczy trzymam w kartonach. Te warzywa w kartonach się nie psują. Tylko musicie zrobić tak, że otwieracie pudełko, bo wy mnie często pytaliście, jak była seria, czemu ja otwieram pudełko, że można wyciągnąć z kartona ręcznie. Już wam to udowadniam. Niech będzie na przykładzie na przykład czosnku. Wyciągam czosnek, tak? Zobaczcie. Jest idealny. A jeśli chciałbym wyciągnąć dany składnik na przykład w ten sposób, czyli czosnek, wyjmij z pudełka, zobaczcie. A nie, bo to było dopiero kupione. Natomiast było coś takiego, widzowie, to od razu wam powiem, było coś takiego, że ten czosnek byłby spleśniały. Natomiast teraz chyba akurat kupowałem te rzeczy i one nie zdążyły. Natomiast jeżeli byście wyciągali przez F, może być spleśniały, więc też pamiętajcie taką tutaj drobną różnicę. No dobra, moi drodzy, kończymy razem dniówkę, kończąc odcinek. Zobaczymy, jak to wyszło. No i jestem ciekaw tej pizzy, która nam się odblokuje. Oczywiście nie odblokuje nam się ona od rana, bo trzeba będzie tego mistrza smakowego obsłużyć. Jestem ciekaw, co on będzie chciał, żeby mu przygotować. Także no, myślę, że zabiorę was na tą podróż z tym smakoszem. Tutaj już tam nawet nie ma co za wiele patrzeć. Ale zobaczmy, ja zawsze sobie to pomijam, chyba że tam obserwuję. Natomiast tutaj jak wejdziecie w menu, to będziecie widzieli, które z tych rzeczy wam trochę awansowały. No i z tych rzeczy, które na przykład dzisiaj podawaliśmy, no galaretka już jest na maksa, precel jest prawie na maksa, czyli te precle i tak będzie trzeba wyprzedać, bo ich mamy sporo. Te tureckie pide i ten lahmacun, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale bardzo przyjemnie się to, słuchajcie, przyrządza. Jak będziecie chcieli, dacie znać w komentarzach, też to sobie zrobimy z takiego pichcenia odcinek. Ten jogburger, jak widzicie, też już ładnie awansował, także wszystko ładnie, wszystko pięknie. No i będziemy się zastanawiali, co z tymi pizzami. Tu są trzy rodzaje pizzy, to już pizza hawajska, margarita i supreme. No, zobaczymy, widzowie, to mnie bardzo ciekawi. To nie ukrywam, że mnie bardzo ciekawi, nie mogę się doczekać. Tymczasem kończymy ten, no jednak miał być krótszy, a wyszedł trochę dłuższy odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Jeśli, drogi widzu, masz jakieś pytania, coś chciałbyś lub chciałabyś, bo panie też oglądają, żebym pokazał, co jak zrobić, to też śmiało daj znać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.